to poważny człowiek. Co, nie, do roboty się weź, bo jest dużo do zrobienia. Teraz gdzie dzisiaj idziemy? Jedziemy, are going to... Kurwa, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. No i gdzie jedziemy? Do pierwszej stolicy Polski, do Gniezna. Mhm. I co tam będziemy robić? Będziesz mówić przez godzinę do ludzi. Mhm. I jedziemy do domu. Mhm. Ale nie, no zostajemy na noc jeszcze, nie? No tak, jeszcze zostajemy na noc, bo no jakbyśmy mieli wracać o godzinie 21 do domu, no to bo jedziemy tam na kolację, a potem będę prowadziła szkolenie, znaczy warsztaty. Szkolenie, to tak, kolacja, warsztaty, spanko, śniadanko, jedzonko, wyjeżdżanko, domko. What? Tak, rada się wmontuje. Bardzo ładnie ci to idzie. Jak mi patrzysz, to mi się tam nie wychodzi, że jest. No wiem. Tak jak ten. Tablica, bo on bez tej tablicy to by nie dał rady. I trzeba montować to wszystko. A jak mamy 2 dni wyjazdu w ciągu tego tygodnia, to jest dramat. Nie radzi? Tak jest, więc do roboty, Sonik, do roboty. A ja idę tu montować sobie na moim laptopie. Ja już zaczęłam montować na laptopie. I nawet spokojnie, Radosław, jak myślisz? Ja myślę, że to jest jedyna słuszna droga, żebyś ty zaczęła montować na tym lapku, bo przy takiej jak się montuje jakieś pojedyncze rolki sobie, gdzieś to na marce osobiste i tak dalej, to można się jeszcze bać w telefon, ale w momencie, kiedy masz, no zobaczcie, na tablicy miałem rolę do zmontowania, to jest jeszcze nie wszystko, więc jak ja mam to wszystko do zrobienia, no to jak ja bym to montował na telefonie, to bym się zajechał, nie? A to po prostu trzeba to, jak się to troszkę więcej do ogarnięcia jest, ale jak się już to ogarnie, to praca idzie dużo szybciej, nie? I ten mop i ścierka w tle. To jest prawda czasu, prawda ekranu, to jest tętno pulsu. Refleks, publicystyka na gorąco, kamery na żywo. No, budzę się troszkę, bo po 4 godzinach. A ty spałeś, jak jechałeś? Troszkę tylko, ale... Czyli już się zbliżamy, może 21. 20 minut, 20 km to jest przy tych 400, co mieliśmy do przejechania. Pryszcz, bym powiedział. Fraszka. Let's go. Jak tam tragasz? No, księżniczka. Nie ubrudzi sobie rąk ciężką pracą. Nieprawda. Poprowadzi szkolenie i myśli, że wszystko zrobią resztę za nią. Oczywiście, że nie. Zgadzam. No wiecie pan, jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję. Mówię coś, jestem Radosławie, jestem w windzie. Gdzie jedziesz? Do pokoju. Jakiego? 417, 13? To jest 4. Na które piętro? No, 4. No patrz, same 4. No, to ma sens, 400 i 4. Myślę, że to specjalnie tak jest zrobione. Myślisz? Dobra, teraz tak. Where is the bilecik? Tutaj. Prawo. Tak, 4 w prawo. Na samym końcu. No, ale tu wozą tacy eko, nie? Bardzo, więc nie dają butelki wody w hotelu. Tylko stwierdzi, że można nalać wodę do dystrybutora, nie? Git? Super, uważam, że to bardzo fajny pomysł. Można sobie nalać wody, ekstra, nie? No chcę nalać wody. A mi wypadałoby wziąć butelkę wody, żeby to nagrać, nie? No i zobaczcie, mamy King,
and queen, więc będzie dzisiaj królowa spała tutaj. Teraz będziemy prowadzić warsztaty. Będę dzisiaj gadała na temat, jak wykorzystywać markę osobistą w mediach społecznościowych za pomocą wideomarketingu, bo to jest moja najmocniejsza strona, wideomarketing, ale też opowiem trochę o trendach, jak być dobrym influencerem w 2024 roku, więc jak to wszystko ze sobą łączyć, żeby mieć oczywiście współpracę z fajnymi markami, żeby to wszystko było autentyczne, więc dzisiaj na ten temat poopowiadam trochę. Mamo, już godzinę, boję się, że nie zdążę wszystkiego, co chcę powiedzieć. Musisz. Sprężaj dupkę, nie rozgaduj się, tylko ciśnij. No wiem. Damy radę. Znaczy ty dasz radę. Ja będę jak zwykle cameraman. Nie. Idziemy szukać sali Mieszko. Let's go. To przede wszystkim trzeba sobie zadać jedno pytanie. Na czym mi zależy? Na zasięgach, na obserwujących czy na klientach? To, co jest ważne, zawsze planujemy sobie rolki z celami. To, co zawsze mówię, że najlepiej edukować poprzez rozrywkę. Jesteś ready? Znowu w tej windzie, ale mordo. No. Jak tam? Drugi dzień dzisiaj? Zaraz wracamy. To tylko fajne te gniazdo, nie? Gniazdo. Gniazdo. Gniezno. Bardzo fajne. No, obejrzałem tylko hotel w sumie. No właśnie. W całym gnieździe, nie. Ale tak się wydaje być spoko, nie? Spoczko. Fajne takie miasto, nie za duże. Ma taki vibe właśnie takiego małego miasta, ale... Ciekawe, jakby wyglądało, jakby tutaj była stolica, nie? Jak tam, Ani? Mogę być jedzenie? Tak. Ja oczywiście jak chłop z pola, mam dwa talerze, bo mi jeden nie wystarczył. Ale wszystko bardzo dobre, smaczne. Muszę się najeść bardzo mocno, żeby te 4 godziny jakoś przeżyć, mieć dużo w sobie energii, żeby siedzieć w tym samochodzie i dać radę, bo jestem tylko niewyspany. Spoko, dam radę, nie? Trzeba szybko dokończyć, bo trzeba cisnąć, bo jeszcze to nie jest koniec tego dnia. Trzeba dojechać i pracować dalej. Zanim go garni włos, bo tam jest wicher, głowę ci urwie. Wicher wieje. Wicher wieje. Patrzcie to, co się dzieje, nie? A nawet nieźle, czeka panu jako tak. Przemkniemy tu gdzieś boczkiem. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jak oceniasz wczorajsze wystąpienie, szkolenie, rozmowy po i wszystko, co się działo? Super. Super. Super, no ja lubię to robić. Ja kocham to, co robię, więc tym bardziej dobrze mi się o tym rozmawia i mówi. I jeszcze potem po warsztacie jeszcze zostałam z ekipą i jeszcze rozmawialiśmy, więc rozmawialiśmy jeszcze z 2 godziny, więc jeszcze starałam się przemycić kilka tipów, więc no to jestem cała ja, więc staram się pomóc. Głowa cię boli? Nie, tylko świeci mi słońce. No. Więc było super i mam nadzieję, że teraz będą się chłopakom rozpromowały dobrze marki osobiste. Dokładnie, a my lecimy na Szczecin.